Dzień dobry Państwu. Przedstawiam ciąg dalszy z cyklu Bazeli Spółka na falach krótkich, a znajduję się w najlepszym miejscu do realizacji tego odcinka, w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, które jest filią Muzeum Wojska Polskiego. W poprzednich odcinkach mówiłem o sygnałach, które można odebrać w Polsce. Dzisiaj przedstawię ten kawałek wojskowej komunikacji, którego nie odbierzecie, nawet jeżeli znaleźlibyście się w tak cichym pod względem radiowym miejscu jak to. I żeby dokładniej opowiedzieć o łączności wojskowej w tych zakresach, których w Polsce odebrać się nie dało, posłużymy się wiedzą eksperta. Nazywam się Artur Gaca, pseudonim ksywanie Topesz. Łącznością zajmuję się od 45 lat praktycznie, łącznością radiową. Tu, gdzie jesteśmy, jestem wolontariuszem, zajmuję się łącznością oczywiście i wojskową elektroniką z lat minionych. A jesteśmy w miejscu wyjątkowym. Jest to Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie. Mieści się to na Sadybie, na ulicy Powsińskiej 13. Muzeum jest bardzo, ale to bardzo klimatyczne. Jest jednym z fajniejszych muzeów w Polsce. Ja jestem jednym z wielu wolontariuszy. Każdy z wolontariuszy ma jakiś swój dział, którym się zajmuje, jakiś eksponat jeden konkretny, którym się zajmują. No ja się zajmuję łącznością jako taką, więc praktycznie w każdym z tych urządzeń, w tych samolotach, w tych wozach opancerzonych powinny być jakieś radiostacje i one, jeżeli są, to przechodzą przeze mnie. Eksponatów jest naprawdę multum, są to eksponaty niejednokrotnie o wartości historycznej wyższej niż wartość materialna takiego pojazdu, samolotu czy urządzenia. Stoi to sobie wszystko na forcie Czerniakowskim, można przyjść, obejrzeć, dotknąć. W soboty, jeżeli byście chcieli obejrzeć czy radiostację na samochodach, jestem zazwyczaj w soboty tutaj jako wolontariusz. Chętnie pokażę to, co pokazać mogę i mam coś do pokazania. Także zapraszamy w imieniu muzeum i naszym i pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście pomóc w utrzymaniu tych eksponatów, wolontariat zaprasza. Trzeba być pełnoletnim, trzeba mieć odrobinę wiedzy na ten temat i po prostu trzeba chcieć mieć trochę czasu i ręce gotowe do pracy. Jeżeli to wszystko jest, można zostać wolontariuszem, tak jak ja zostałem tutaj wolontariuszem wiele, wiele, wiele lat temu i praktycznie w tej chwili co tydzień tutaj jestem, od wielu już lat. W wojsku występują trzy podstawowe typy łączności. Jest to łączność strategiczna, taktyczno-operacyjna bądź taktyczna i logistyczna. Logistyczna łączność jest najprostszą formą łączności, są to ręczne radiotelefony bądź samochodowe radiotelefony VHF lub UHF. I służą do zapewnienia takich bytowych potrzeb danej jednostki wojskowej, gdzie przykładowo dowódca warty sprawdza posterunki poszczególne przy użyciu zwykłych motoroli czy innych ręcznych radiotelefonów, bądź na przykład wyjazd samochodu z jednostki poza miasto, poza prowiantowanie. I żeby utrzymać łączność na poziomie logistycznym, właśnie ten pojazd ma proste środki łączności UKF w paśmie VHF lub UHF, rzadziej w paśmie taktycznym, czyli w paśmie low band 30, 50, 80 mega. Jest łączność taktyczna i to jest ta łączność, która w wojsku, jak gdyby w polskim wojsku najszybciej uległa przekształceniom. Wielka rewolucja, która nastąpiła w przejściu na systemy cyfrowe, właśnie wystąpiła w tymże zakresie taktycznym. Jest to tak zakres za Układu Warszawskiego, w czasach Układu Warszawskiego był to zakres od 20 do 50 MHz. W tej chwili są to zakresy od 30 do 80 mega mniej więcej. Modulacja F3, czyli FM, wąskopasmowy i tego typu urządzenia też już nie pracują jako zwykłe analogowe, tak jak ta radiostacja R123, o której za chwilę coś opowiem, fajnego. Ale są to już urządzenia cyfrowe, które stosują zarówno hoppingi częstotliwości, jak i szyfrowania wszelkiego typu, jak i po prostu przekaz cyfrowy. Może być przekaz to cyfrowy mowy, oczywiście może być przekaz danych. To już jest dowolne. Tutaj w tym momencie nośnik, jakim jest ten sygnał przesyłany, ma najmniejsze znaczenie. Czy to będą kable, czy to będą światłowody, czy to będą systemy łączności optycznej, czy radiowej, to już tak naprawdę nie ma znaczenia. Chodzi o przesłanie informacji i tą informację przesyła się, wiadomo, że przy użyciu fal radiowych nie jesteśmy uwiązani do konkretnego węzła, do konkretnego punktu, możemy tą łączność z każdego miejsca prowadzić, czy w ruchu, czy na postoju.
na ruskim kanale Cisza. Ten pojazd pochodzi z lat 70. w zasadzie XX wieku. Jest to pojazd na UAZie, na radzieckim samochodzie terenowym UAZ-469B, radiostacja RD-115Z. To D w nazwie to jest desantirowanie, czyli była możliwość zrzucenia tego samochodu na spadochronie i miałem tutaj w muzeum kilku zwiedzających, którzy twierdzili, że faktycznie brali udział w takich ćwiczeniach. Natomiast powiem szczerze, że gdy przychodziło do szczegółów, kiedy zadawałem bardziej szczegółowe pytania, no panowie jakby nie byli w stanie tych szczegółów mi opisać, więc nie wiem, czy to brak, czy to pamięć, czy konfabulacja, nie wnikam, natomiast szacunek, że wiedzieli o tym. Nie wiem, co z tych urządzeń by zostało, jakby to spadło ze spadochronem. Wiem, że kiedy to trafiło do muzeum, to musiałem włożyć w to bardzo dużo pracy, żeby to uruchomić. Uruchomić się, jak widać, udało, to wszystko chodzi. To jako ciekawostkę właśnie w tej radiostacji R123 powiem, że radiostacja ta powstała w latach 70., dokładnie produkowano ją od 69 roku, XX wieku, 1969 roku. Radiostacja ta, jako że Rosjanie nie posiadali technologii, ale posiadali bardzo mądrych naukowców i bardzo dobre materiały. W związku z czym pamięci procesorowe zastąpiono pamięcią mechaniczną. Notabene nie był to do końca wymysł radziecki, bo było to tak inspirowane, powiedzmy, systemami niemieckimi i amerykańskimi lotniczymi. Natomiast wykorzystano tutaj cztery kanały pamięciowe. Można było sobie zapamiętać do czterech częstotliwości. I przełączanie tych częstotliwości zapamiętanych odbywało się przy użyciu pamięci mechanicznej. Jak to działa w praktyce? Jesteśmy w tej chwili na kanale drugim, chcemy się przełączyć na kanał pierwszy. W tej chwili radiostacja zestroiła już częstotliwości, natomiast stroi sobie obwody antenowe. I w tej chwili radiostacja jest gotowa na pracę na jakimś tam wybranym kanale z pasma całego, które radiostacja użytkuje. Jeżeli zmienimy kanał na jakiś inny, tylko to trzeba mieć trochę pary w łapach. I radiostacja jest zestrojona na kolejny kanał. Te cztery śrubki służą do zadania właśnie częstotliwości, pamięci częstotliwości. Tutaj jeszcze nam się wyświetla, który to jest numer kanału i na którym podzakresie, ponieważ radiostacja ma dwa podzakresy. Pierwszy to jest od 20 do 37 mega, drugi od 37 do 52 bodajże. Pierwszy czy drugi podzakres, tutaj akurat wszystkie są zaprogramowane w pierwszym podzakresie. O dziwo radiostacja ma również blokadę szumów, tylko żeby ją usłyszeć, to trzeba odłożyć. O dziwo, dlatego że większość radiostacji taktycznych z tamtego okresu, czyli lata 60., 70., XX wieku, takiej blokady szumów nie posiadały. Jako zbędny układ komplikujący układ radiostacji, a do tego bardzo często żołnierze, zaciągając blokadę szumu do oporu, ograniczali bardzo zasięg łączności z takiej radiostacji. Tutaj mamy tak. To jest ustawienie anteny bezpośrednio na radiostacji, czyli pręt pionowy plus przeciwwaga, klasyczne zastosowanie anteny prętowej. Tutaj właśnie mamy ustawienie anten z falą bieżącą. Jedna jest antena rozpięta na kołeczkach, takich wysokości około pół metra nad ziemią, i drugi to jest przypadek, kiedy możemy sobie antenę rozwiesić na jakimś obiekcie, drzewie, budynku czy czymkolwiek innym. W obydwu przypadkach, jak widać tu na rysunku, kierunek promieniowania anteny jest po linii długości tejże anteny. Także żeby nawiązać łączność, zasięg tej łączności będzie większy niż przy antenie prętowej. Niemniej jednak trzeba pamiętać o bardzo silnych właściwościach kierunkowych takiej anteny. Łączność tego typu i to pasmo zostało przez wojsko wynalezione, skonstruowane, wymyślone z pewnych powodów. Mianowicie działania wojenne odbywają się albo na terenach miejskich, ale wtedy to wiadomo, jatka i wszyscy jedni na drugim na głowy skaczą, albo w terenach niezabudowanych, lasy, jeziora, pola. Okazało się, że tego typu fale z zakresu od 30 do 50, tam 60 MHz wykazują w pewnych sytuacjach i właściwości fal ultrakrótkich, i łączą je, o dziwo, również z pewnymi właściwościami fal krótkich. UKF jest to łączność
działająca praktycznie w zakresie widzialności anten. Oczywiście ta widzialność nie musi być do końca bezpośrednia, mogą być to odbicia, mogą być to jakieś ugięcia fal od obiektów, budynków, drzew, gór, materiałów wszelkiego typu, betonu, metalu. Część jest fali pochłaniana, część jest odbijana w innym kierunku i w zasadzie zasięg łączności UKF-owej, czyli tej taktycznej, w paśmie taktycznym, wynosi od 1 do 40 km. Tak, ponieważ 40 km na tych radiostacjach się daje osiągnąć. Jest to w zasadzie zasięg no, już taki teoretyczny, opisany w instrukcji. Natomiast ja osobiście nawiązywałem łączności na radiostacjach taktycznych do UKF do 35 km. Z tym, że trzeba wiedzieć również o dwóch podstawowych rzeczach, że podstawowym parametrem określającym zasięg łączności UKF jest wysokość posadowienia anteny. Im antena jest wyżej, tym ten horyzont radiowy staje się większy. W związku z czym, jeżeli wysoko postawimy antenę, to mamy zasięg łączności większy niż przy antenie zamontowanej tutaj na dachu. I jest jeszcze jedna własność. Moc. Niekoniecznie. Warunki słoneczne. Otóż był taki czas w latach 90., w którym obserwowaliśmy bardzo silne maksimum słoneczne. I niektórzy radioamatorzy, którzy o tym wiedzieli, brali ze sobą odpowiednie odbiorniki, wjeżdżali na właściwą górkę i słyszeli ich bardzo daleko. Dokładnie tak. To były wspaniałe czasy. Dla mnie, tak jak niektórzy amatorzy mówią o paśmie sześciometrowym, mówią magiczny zakres, tak. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. To był zakres jest, tylko że niestety już bardzo mało użytkowany na świecie. Był to zakres magiczny, niesamowity. Jeżeli były warunki propagacyjne, ja akurat brałem sobie taką 107, jak tu zaraz za mną jest, pokażemy ją. Wjeżdżałem sobie, warunek, trzeba wyjechać z miasta, bo w mieście poziom zakłóceń jest tak wysoki, że no, praktycznie nic nie słychać poza szumem. Natomiast jeżeli się wyjedzie z miasta, wejdziemy sobie, czy tak jak mówiłeś, na górkę, czy ja stosowałem do tego ambony od myśliwych. Na taką ambonę sobie właziłem, rozstawiałem sobie zwykłą kulikowkę, taką antenę koralikową na tej radiostacji i oniemiałem. Za pierwszym razem, jak usłyszałem stację, to oniemiałem, byłem w szoku, myślałem, że to jakieś zakłócenia są skądś. Jedna częstotliwość, powiedzmy w granicach tam 37 MHz. Nagle słyszę korespondencję ze śmigłowców. Po francusku. Ewidentnie słychać silniki śmigłowców, słychać łopaty i w końcu panowie mówią, że no jest to jakaś jednostka desantowa wojskowa z Francji. Łączność odbywa się analogiem, bo to były lata 90. Po chwili, na tej samym kanale, ta łączność Francji zaczyna cichnąć. Chwila ciszy i pojawiają się głosy angielskie. Język angielski się pojawia. Okazuje się, że przez jakieś dziwne ułożenie duktów w troposferze, w atmosferze i operacje słoneczne, pojawia się inne odbicie ze Stanów. I wtedy na tej częstotliwości w latach 90. pracowały patrole autostradowe, czyli tak zwane highway patrols, gdzie panowie ze względu na zasięgi łączności musieli mieć te moce większe w radiostacjach i to powodowało, że było słychać te radiostacje w Polsce praktycznie z drugiej półkuli. Kolejny temat, dalej ta sama jedna częstotliwość. Po chwili giną Amerykanie, pojawiają się Arabowie i język arabski. Po chwili rosyjski, po chwili jeszcze cała masa języków świata. Przekręcam gałkę, odstrajam się o kilkaset kiloherców i inne stacje słychać. To było, tak jak powiedziałem, pasmo magiczne. Było dlatego, że praktycznie w tej chwili chińskie tanie radia bez parametrów jakichkolwiek zabiły łączność profesjonalną na tak zwanym low bandzie, czyli na tym paśmie od 33 do 50-80 MHz. Takie radiostacje rosyjskie LEN królowały w latach 60., 70., 80., to były jednokanałowe radiostacje na ten zakres. W Rosji, na Ukrainie praktycznie wszystkie służby miejskie, taksówki, pogotowia, straże pożarne używały tych radiostacji. To była jednokanałowa bądź maksymalnie trzykanałowa radiostacja właśnie na pasmo od 30 do 80 MHz. W tej chwili zostało to przez chińszczyznę wyparte. No, jest tańsze, jest wygodniejsze, jest mniejsze, lżejsze, poręczniejsze, no ale nie słychać.
trzeba od razu zaznaczyć, że tego typu warunki, żeby powstały, musi być spełnionych jednocześnie kilka tematów. Po pierwsze, odpowiednia aktywność słoneczna. Po drugie, aktywność w jonosferze i w ogóle w atmosferze. W troposferze, bo jednak fale UKF rozchodzą się po liniach prostych w odróżnieniu od fal krótkich. A to już od 30 MHz w górę w zasadzie to już jest UKF. Oczywiście musi być spełniony jeszcze warunek odpowiedniego jej anteny, odpowiedniej mocy urządzenia, odpowiedniej czułości odbiornika, odpowiedniej wysokości ułożenia od anteny odbiorczej, ale oprócz duktów słonecznych i aktywności słonecznej dochodzi jeszcze kwestia konkretnej pory roku, kiedy tego typu aktywności się dzieją. Przeważnie jest to lato i przeważnie są to godziny popołudniowe, wczesne do zachodu słońca. Mniej więcej do zachodu słońca tego typu warunki mają szansę wystąpić, aczkolwiek powiem szczerze, w ostatnim czasie nie występują prawie w ogóle. Od kilku lat wyjeżdżam z miasta, próbuję polować na te wspaniałe częstotliwości. Niestety ani warunków, ani wykorzystania tego pasma w łączności profesjonalnej już w zasadzie nie notuję. To jest pulpit wynośny. Tutaj mamy głośność, tutaj mamy przyłączanie rodzaju pracy. Aha. Telegrafia, ręczne sterowanie radiostacją, sterowanie voxem, czyli głosowe uruchamianie nadajnika. Tutaj mamy sygnalizację modulacji, słuchawki, klucz możemy wpiąć na dole, mikrofon możemy wpiąć sobie tutaj. Tutaj przełączamy, czy urządzenie pracuje jako telefon polowy, zwyczajny głośnomówiący telefon polowy i wtedy urządzenie zasilane jest z baterii, czy urządzenie jest pulpitem wynośnym do radiostacji RD115Z. I wtedy, jeżeli załączymy tutaj, to zasilanie urządzenie dostaje bezpośrednio po linii telefonicznej z bloku liniowego radiostacji. Generalnie jest tam trochę elektroniki, wzmacniacze akustyczne, przedwzmacniacz mikrofonowy. I urządzenie służy do tego, żeby wynieść się z dala od pracującego nadajnika. Jak wiadomo, nadajnik daje się w prosty sposób namierzyć i posłać nam jakiś rozrywkowy element, żeby nam nieco utrudnić życie. Jeżeli sobie zabierzemy ten pulpit, uwaga, czego nie mamy? Nie mamy możliwości zmiany częstotliwości w radiostacjach. W związku z czym musimy zawczasu zestroić radiostacje na te kanały, które nas interesują. Dowolne radiostacje. I następnie w momencie, kiedy dołączymy się do bloku liniowego, ciągniemy sobie bębnem kabel polowy, polową linię telefoniczną dwuprzewodową bądź jednoprzewodową. To jest zupełnie inny temat, ale to pewnie i o liniach telefonicznych kiedyś porozmawiamy. Na końcu tej linii mamy urządzenie wynośne, tak zwany wynos w żargonie wojskowym. Jest to urządzenie, które nie emituje żadnych fal, którego nie sposób namierzyć. A jeżeli dostanie rakietkę UAZ, no trudno, mieliśmy UAZ, a nie mamy UAZ i nie mamy łączności, ale ludzie przeżyli. A głównym elementem najdroższym w takiej radiostacji to jest wyszkolony personel. Bo jednak obsługa radiostacji tego typu i tej generacji wymagała przynajmniej podstawowej wiedzy radiokomunikacyjnej wśród operatorów. W tej chwili jest to uproszczone do tego stopnia, że każdy żołnierz potrafi nacisnąć guzik i powiedzieć Brzoza 31, ja Wołga 42, słyszę cię na 5, bez odbioru, prawda? Wtedy wymagało się jednak odrobiny wiedzy do tego i ta wiedza jakby zanika w tej chwili. Więc cenną rzeczą są ludzie, którzy chcą tą wiedzę propagować, chcą ją zapamiętać i ocalić od zapomnienia.